Hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie Human Resource... To nie jest Human Resource Machine. Cwelek. To jest... 7 Billion Humans. Mylę się nawet w nazwach gier. Dobra, więc dzisiaj mam małe wyzwanie, jako że ostatnio zrobiliśmy strasznie mało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć zrobiliśmy zadań, z czego jedno było takie mech. To dzisiaj chcemy zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To będzie pewnie cutscenka. Chcemy zrobić tyle samo. Zobaczymy, ile wyjdzie. Spróbujmy. Odwróconą linię nie tykam, bo dalej to jest ten sam dzień. Ja sobie to kiedyś na spokojnie do tego wrócę. Może jak pójdę dalej, to będę wracał do poprzednich poziomów, do których nie ukończyłem. Nawet go zostawmy. On był dodatkowy, był na uboczu. On nie prowadzi mnie do końca gry. Reszta prowadzi jak najbardziej. Przez te wszystkie lata oceniałam wielu pracowników takich jak ty. Ale oni również oceniali mnie i rankingi i już tu są. W skali od 0, aktywnie wrogi, do 99, nieskazitelny oraz kierowniczej doskonałości, jak oceniłbyś mnie? Cóż, teraz już wiemy. Wydrukuję tylko ocenę, dowiemy się jak mi poszło. Proszę wziąć moje ewaluacje z poniższych drukarek, ale jeśli podniesiecie liczbę mniejszą niż 50, po prostu wyrzućcie do niszczarki i wyrzućcie kolejną. Wszyscy pracownicy muszą trzymać liczby 50 większe. Tak. Radzę sobie wyśmienicie, a dane to potwierdzają. Manipulujesz danymi, żeby to tak potwierdzały, ale niech ci będzie. No dobra, to nie ma nic nowego tutaj, tylko musimy wykorzystać liczby większe od 50. Dobra. Więc wszyscy idą pole w dół. O, jeśli... O, teraz mogę sprawdzać przedmiot, który trzymam. Dobrze. Okej, cacy. Okej, nie, idź. To inaczej to muszę teraz podnieść. Stąd. To powinno być quite easy. Jeśli mój przedmiot jest liczbą mniejszą niż 50, oddaj tutaj. W przeciwnym wypadku zakończ. Bierzemy skok. W momencie, kiedy oddaję tutaj i sprawdza, bierzemy jeszcze raz, dopóki nie podniesie prawidłowej. W przeciwnym wypadku zakończ. Skaczymy najpierw tutaj, on to sobie zakończy. Ale cała reszta pójdzie o krok w dół i będzie powtarzać tę samą czynność. Spróbujmy, powinno zadziałać. Chyba nie, tak to miało być. Nie podnieś. Weź. Oh shit, to nie tak miało być, dobra. Zaraz, ale dlaczego wyrzuciliście, jeżeli coś jest... A, mniejszy niż 50. Sorry. Okej, jeżeli coś już trzymacie, to musicie zakończyć rzecz i... To musi się powtarzać. Spróbujmy. What? Okej, czyli muszę wziąć jeszcze raz, ale z tej strony. I skok musi iść tutaj. Spróbujmy tak. To na razie naprawiam jeden błąd. Do końca o to nam chodziło. Fuck you, man. Co ci nie pasuje? Czyli to wszystko, jeśli w tym kierunku przed nami stoi drukarka. To wtedy to wszystko ma się dziać. Jeżeli przed tobą jest drukarka, idziesz na lewo. Nie mogę oddać tego przedmiotu, ale aha, oddaj w tę stronę. Nie mogę wziąć niczego. Co? Co tam się odjebało? Jeśli drukarka i też w tym kierunku też jest kostka z danymi, to teraz takie zabezpieczenie zrobimy, żeby nie podnosili... A, oni nie widzą kostki z danymi na tym. O, wygłupie tę pedzidy. O! I coś, załóżmy, że to jest coś. Ale to co to, czym jest to coś? Ja nie rozumiem, czym jest coś.
Twoje rozwiązanie wydaje się być w porządku, nie dziwię się, w końcu nie na co dzień spotyka się tak wspaniałego kierownika. Myślę, że to jest kwestia tego, że za którymś razem mi to zadziałało i za którymś razem się nie wykrzaczyło. Ale może się spartaczyć w pewnych kwestiach i wtedy się pokazuje błąd. Trochę to dziwne. Twoje rozwiązanie zawodzi w ponad 50% losowych testów. Musisz wymyślić coś innego. No właśnie. Gdybym dał skok tutaj dopiero, żeby jak ktoś skończy swoją działalność, to dopiero ci nowi przychodzą. Spróbujmy tak. Ci robią swoje, wyrzucają, szukają nowych. Okej, co tam się odjebało? Tego nie rozumiem. O, bo oni wyrzucają w to samo miejsce. I trzeba iść tutaj, to źle zapętlenie zrobi. O, to są te tak małe rzeczy. Czyli za każdym razem, kiedy zbierają, muszą iść na lewo i wyrzucać. Bo oni próbują wziąć z czegoś, co... Tyle. I skok niech będzie tutaj. I to powinno załatwić całą sprawę. O, shit! I to już nie w każdym momencie może to zadanie wyjść. Opcjonalne wyzwanie prędkości, twoja średnia 20 sekund, cel 30 sekund. Ej, no to nie, świetnie, jest okej. Jedno wyzwanie przy okazji zrobiliśmy, ale... Czy jest dzikie to było? Odwrócona linia, zostawiamy to. Big data, mamy załatwione, bitwa o zwycięstwo. No, chyba po to są bitwy, żeby zwyciężyć albo przegrać, tak? To na tym polega... Oh, shit. Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Jakie liczby padną tym razem? Nie wiadomo. Czuwa nad tym Komisja Kontroli Gier i Zakładów. Kiedy uruchomisz program, wszystkie kostki z danymi wypełnią się losowymi liczbami. Jedynie pracownik z najwyższą liczbą może zostać w pomieszczeniu. Każdy pracownik musi podnieść kostkę. Cała reszta musi rzucić się w przepaść ze swoimi kostkami. Okej, używanie komendy. Jeśli po prostu porównaj mój przedmiot z polem, na którym stoi pracownik obok. Pracownicy zrozumieją, że chcesz porównać przedmioty, które posiadają. Okej. Czyli wszyscy podnosimy kosteczki. Podnosicie z losową liczbą. Ciach. Jak sprawdzić teraz największą liczbę? Kostka o najwyższym numerze może pozostać w pokoju. Czyli jeżeli cokolwiek jest mniejsze, jeżeli po prawej stoi pracownik i jego kostka jest mniejsza od mojego przedmiotu, może inaczej, większa od mojego przedmiotu, idź skok. A to nie jest taki skok. Idź cokolwiek. Spróbujmy tak. Czyli dzisiaj wyeliminujemy, zostają ci. Dobra. Czyli część tego mamy zrobioną, że część się eliminuje. Lub jeśli po lewej jest pracownik, lub oddziela tak jakby. Nie wiem, czy to działa tak samo jak w programowaniu. Powinno działać. Skoro tworzą grę o programowaniu i zaprogramowali, to myślę, że powinni znać zasady. To jest działa na takiej zasadzie, że masz jakąś komendę, piszesz sobie if, tu jest jeden statement i jakiś inny statement, jest lub oddzielone dwoma kreskami i tutaj mogą być kolejne inne i to są dwa różne argumenty tak jakby, w sensie one się nie łączą, są, nie wiem czy to ma sens, nie umiem tego opisać chyba, okej. Nieważne. Mam nadzieję, że to działa po prostu tak samo. Trzeba sprawdzić po każdej stronie. Wszyscy idą w lewo, w prawo, znaczy się spróbujmy. I skok. Spróbujmy, nie mam pojęcia jak to zadziała, to jest bardzo wonky. Czyli oni wszyscy stoją tutaj? Ale dlaczego? Bo oni próbują iść na miejsce tego pracownika, jeśli... po prawej nie ma żadnego pracownika. Idź. Oni wszyscy dojdą do ściany. Tam będzie próbował iść. Pracownika lub
po prawej nie ma ściany. Teraz powinno wszystko zadziałać. Dobra, dlaczego wy tak robicie? Proszę mi to wyjaśnić. Sprawdzasz, czy jest tutaj pracownik lub ściana. Masz największą liczbę, to się nie dziwię, że istnieje, czy nic ze sobą nie robisz. Ale ci tutaj, co on? Ona próbuje dalej iść. Wystarczyło zmienić na i. Taki jestem geniusz. I powoli się eliminują. Dochodzą jeden do drugiego i sprawdzają, czy ktoś obok nie ma... większej liczby. Okej. Okay. W przeciwnym wypadku... może to? Okej. Okay. Dokonałem pewnych zmian, nie mam pojęcia, co to zrobi. Najwyżej eksploduje, jebaństwo. Nie wiem. Okej, powoli się eliminują, chyba działa. Czy pójdzie? Ucieka! Jest! Dobra, zadziałało. Użyj 6 lub mniej poleceń, mam 11. Ale chociaż zrobiłem wyzwanie to czasu czy coś. O nie, cel jest 11, moja średnia jest 17, to nie wyszło mi nic z tym, dobra, nieważne, ale przynajmniej zrobiliśmy, whatever, ciśniemy przez całą grę, potem będziemy szlifować jakieś konkretne rzeczy. Tylko bez paniki, jesteśmy obserwowani, zachowuj się naturalnie. Przyszła inspekcja z góry, czy mógłbym cię prosić o posortowanie linii danych? Najmniejsza po lewej, największa po prawej. Pamiętasz, jakie to było trudne w pojedynkę? W zespole wszystko jest prostsze. Fuck, man! W zespole nie jest prostsze. Nie jest prostsze. Chyba chcę wrócić do Human Resource Machine. W sensie, tam jest jedna postać i to jest zupełnie inny typ gry. Tutaj jest ich więcej, więc to jest automatycznie cięższe, bo bierzesz pod uwagę wszystkich naraz. Także ja chyba powinienem najpierw przejść pierwszą część gry, a nie zabierać się za to. Ale za to, jak przejdziemy to, wrócenie do tamtej, jeżeli będziecie chcieli, będzie chyba łatwiejsze. Chyba. Nie wiem. Ułóż kostki z danymi w porządku rosnącym od lewej do prawej. Pracownicy nie muszą kłaść ich na ziemi, kostki mogą zostać w dłoniach. Okej! Okay! Czyli... jeśli dwaj pracownicy naraz będą próbować iść na pole zajęte przez sąsiada, zmieniają się pozycją. Okej. Okay. Dobra. Czyli... okej, okay, dobra, skoro mogą je trzymać w rękach, to jest duże ułatwienie. Czyli mogą ich podnieść, iść na te pola. Żeby byli tutaj, gdzie są kostki. I teraz, jeśli po lewej jest kostka z danymi i mój przedmiot większy niż... okej, nie, na odwrót, nie, źle. I niż kierunek i... Jeżeli po lewej stronie stoi kostka z danymi. I po lewej stronie ta kostka z danymi jest większa od mojej. Idź na lewo. W przeciwnym wypadku idź na prawo. A może nie. Jeśli po prawej jest kostka z danymi i po prawej coś jest mniejsze od mojego przedmiotu, idź w prawo. Skok. Powtarzamy to, tą całą pętlę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, czyli oni w ogóle to nie wykrywają. Czyli jeżeli... dam loop, nie wiem. Czyli już wiem, że mogę to skrócić, bo kostka z danymi nie jest potrzebna do sprawdzania. Ale to chyba może zadziałać. Działa. To chodźcie, to skrócimy. To usunę. Mogę? Możemy to skrócić o tyle. I powinno działać. Cóż, zdumiewający pokaz pracy zespołowej. Ludzie zdecydowanie nie są przestarzałe. Ludzie? Przestarzałe? Co? Okej.
Czyli wykonaliśmy zadanie, nasza średnia wynosi 25 sekund, cel to jest 26 sekund. Możemy skrócić o jedną komendę, to wiecie co możemy zrobić? A możemy to po prostu podnieść i nie iść naprzód? Możemy! I już zrobiliśmy obydwa zadania. Cacy! Ej, dobrze idzie, fajnie. Podoba mi się, brygada budżetowa. Cóż to jest wyraźnie niebezpieczne. Kierownictwo obiektu miało tutaj zainstalować przenośniki taśmowe, ale nie było nas stać na przenośniki taśmowe, ponieważ ktoś przypuścił cały nasz budżet na niszczarki, więc wszyscy myślicie jak przenośnik taśmowy. Drukujcie rzeczy po lewej, niszczycie po prawej. Nie myślmy o tym zbyt długo. O, i jeszcze coś, ze względu na BHP nikt nie może opuścić swojej płytki. Jasne. Czyli wydrukuj i zniszcz minimum 50 kostek, chodzenie jest niedozwolone. Jeśli przed tobą jest niszczarka na dole, nie, drukarka. Weź, oddaj na prawo. Jeśli po prawej jest pracownik i... Nie. I na dole nie ma niszczarki, oddaj na prawo dalej. W przeciwnym wypadku oddaj na dół. I wszystko ładujemy do skoku. Aha, oni oddali siebie. O kurwa. W przeciwnym wypadku, jeśli mój przedmiot równa się kostka z danymi, to dopiero oddaj. Inaczej nie. Działa. Oni strasznie są teraz zakłopotani, bo próbują coś sprawdzać. Więc pewnie można byłoby to zrobić bardziej czysto. O, twoja średnia to 106 sekund, cel 50. To trzeba to dużo szybciej zrobić. Czekajcie. Weźmy to tutaj, jeśli... Mój przedmiot równa się drukarka. Jeśli mój przedmiot równa się pracownik, co? Jeśli mój przedmiot równa się mój przedmiot, totalnie. Jeśli mój przedmiot równa się kostka z danymi, oddaj. Jeśli mój przedmiot równa się kostka z danymi i na dole jest niszczarka, to mamy oddać w dół. Dlaczego oni się tam rzucają? Co jest twoją motywacją w życiu? Co tobą kieruje? Czy teraz będzie krócej? 80 tempo ile sekund? On za dużo rzeczy sprawdza i dlatego mi idzie tak długo. Znowu z... Nie, to teraz jest jeszcze dłużej. Co jest grane? No tak, bo on zapętla coś i sprawdza dużo rzeczy naraz. Więc... Jeżeli mój przedmiot to kostka z danymi... Usuńmy tą kostkę z danymi. Jeżeli po prostu to jest... Jeżeli jest pracownik po boku, to dajmy mu tą kostkę. To będzie dziwne, ale spróbujmy. Nie, bo oni się zabijają przecież jak debile. No co to jest w ogóle? Bo to działa, ale to jest teraz tylko kwestia tego, żeby zrobić to jak najbardziej optymalnym. Znowu 104 sekundy, co jest? Fuck man! Proszę nie wchodzić do niszczarki. Czegoś tutaj zmierzam, ale... Kto się znowu rzuca? Ja pierdolę! Proszę zostawić te niszczarki. A, czyli to jest na samym pierwszym kroku. Akę, wy tępe dzidy. Weź. Ktoś przez polecenie weź rozumie, wpierdol się do niszczarki. Okej, okay, jeżeli to nie jest niszczarka, to weź. Jeżeli to nie jest niszczarka... Fucking cunt!
To nie pójdzie ani trochę szybciej, nie ma opcji. Nie ma kurwa opcji. Idzie jeszcze dłużej. 114 sekund. 138 sekund. Wiecie co, pierdziele to, to mi idzie coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Moje nieszczęsne wspomnienie. Oh, we might as well. Oh, fuck. Proszę, usiądź wygodnie. Czy pamiętasz, kiedy zniszczyliśmy wspólnie pierwszą kostkę z danymi? Oczywiście, że nie. Nie miałeś wtedy pamięci do dyspozycji. Do teraz. Teraz możesz zapamiętać cztery rzeczy, rozumiesz? Cztery! Możesz przechowywać lokalizację swojej ulubionej niszczarki lub kostki z danymi, na której ci zależy. Na pewno przyda ci się to na drodze do dalszej kariery. Zobacz, co się stanie, kiedy uruchomisz przykładowy program, który stworzyłem dla ciebie. Stworzyłem? XXI wiek, nie osądzam. Okej, okay, spoko. Mem 1, a bo memory 1. O jeez, ej, to się będzie rozkręcać, teraz będziemy mieli zapamiętywanie, gdzie co jest. Będziemy mogli zapisać faktycznie, będziemy mieli zmienne. Będziemy mogli zapisać w nich jakieś wartości. To teraz to się rozkręca na maksa, naprawdę. Czyli zniszcz wszystkie kostki z danymi, dostaniesz nową komendę na najbliższy. Jeśli najbliższa kostka z danymi, podnieś. Najbliższa niszczarka. Oddaj do... Aha, bo to jest mem 2. Do mem 2 mam oddać. Oddaj mem 1. Do mem 2. Albo oddaj do mem 2. Prawdopodobnie tak to ma działać. Tak. I teraz oni sobie są inteligentni i sami wszystko wyszukują. No teraz to będzie dużo łatwiejsze. To jest trochę słabe, że nie można... Oczywiście z jednej strony słabe, z drugiej strony rozumiem, że nie można odblokować sobie nowych komend do starych... zadań. No to by było zbyt broken. Ale czasami by się przydało. To jest jak wracanie do starych lokacji z, wiecie, z powerful skillami, wiecie. Double jump i nagle odkrywasz sekrety w pierwszej lokacji, gdzie nie mogłeś się dostać przedtem. Co? Okej, okay, nie... Rozwiązania... Zaraz, wyzwanie prędkości mi nie wyszło. A gdyby tak... To zostawić... O, okej. Okay. Tak będzie szybciej. Oj, co? Ale... Niszczarka cały czas jest w tym samym miejscu, więc możemy ją wyciągnąć z równania i powinno pójść szybciej, bo niszczarka się nie zmienia. Tylko ta zmienna się zmienia za każdym razem. Najbliższa kostka jest za każdym razem inna, skoro już wszystkie wzięli. A niszczarka stoi w miejscu. Dlatego to nie działo. Dobra. Zaczynam rozumieć. O, bo to jest, to, a, ja nie wiem, czy to jest w ogóle ciekawe do oglądania, like, ludzie, w sensie... Jeśli się wjebali do tego na koniec, jeszcze debile, Jezu! Co? Nie mam pojęcia, czy to jest ciekawe do oglądania jeszcze, czy już nie. Wyzwanie prędkości. Cel, 132 sekundy. W jaki sposób to może pójść szybciej? A może być najdalszy? Nie, jest tylko najbliższy. Wiecie co, nie wiem, zostawiam to. Niech to już tak zostanie. I can't. Spróbujmy 26. Brygada budżetowa 2. O, znowu to. Po wczorajszym evencie firmowym strasznie boli mi głowa. Nikt nie ma prawa zrobić nawet kroku. Bawcie się, wpadaj cegłę, poradzisz sobie. Pozbyłem się wszystkich niepotrzebnych pól w podłodze, żeby na pewno nikt nie tupał. Przeczytaj instrukcję i daj mi już spokój. Zniszcz kostki z liczbą 50 i wyższymi w prawej niszczarce, mniejszy po lewej. Okej. Okay. To powinno być relatively easy. Ogarnijmy tą jedną osobę. Jeżeli po tej stronie ma pracownika, bo to mi zabiera linię kodu. Jeżeli to po tej stronie ma pracownika i jeżeli na dole ma pracownika, to będzie nasza osoba decyzyjna. To... Jeśli mój przedmiot jest większe lub równe 50, oddaj na
prawo. W przeciwnym wypadku oddaj na lewo. Ale to co... Moje myślenie było dobre, ale nie pomyślałem, co cała reszta musi zrobić, więc troszeczkę to spaprałem. Po pierwsze, jeśli w tym miejscu jest drukarka, sobie weź z tego miejsca, oddaj wyżej. Jeśli mój przedmiot równa się kostka z danymi i nad sobą mam ludzi, pracowników, to oddaj do góry. Inaczej, jeśli mój przedmiot... Albo zostawmy to tak. Damy skok do tego oddaj i będziemy powtarzać, dopóki ktoś będzie nad tym. To będzie... Będą brali, będzie szło do góry. I w tym momencie, jeżeli... Ta osoba będzie decydować. Dobra, jeżeli są pracownicy po obu stronach, to zrobimy tak. To potem leci ta funkcja. I wtedy, jak ta funkcja się skończy, fuck man. Zrobimy tak, jeżeli to jest pracownik, to idź na prawo. Jeśli natomiast... To jaki skok? Przestań! Jeśli mój przedmiot jest mniejszy od 50, dawaj, naliczaj się, jedziesz. I po lewej jest pracownik, ale to nie ma sensu. Oh shit, dobra, inaczej. Jeśli mój przedmiot jest większy lub równy od 50, trzeba to uogólnić jakoś, bo on to sprawdza kilka razy, a to nie trzeba. To wtedy. Wtedy to. Albo to. Nie, to można usunąć. Zaraz. Jeśli po prawej jest pracownik, w innym wypadku to też można usunąć, to nie jest potrzebne. W przeciwnych wypadkach to po prostu nic się nie stanie. Przejdzie następna funkcja, czyli będzie, jeśli na dole jest niszczarka i mój przedmiot równa się kostka z danymi, oddaj. I znowu skok. Hadonk. Spróbujmy. Crash test. A teraz się coś sypnie. Oni wszyscy to sprawdzają cały czas, ale zciapciałem. Mózg mi się smaży. Powoli mi się mózg smaży. Znaczy to wcale nie ma nic wspólnego z tym, że jest trzecia nad ranem prawie. Ale mózg mi się smaży. Jak nie masz kostki, to zamknij ryj, bo nic od ciebie nie chce. Jeśli tutaj jest drukarka, ci reaguje na drukarkę, to bierzesz i podajesz wyżej. Ok. Jeśli mój przedmiot to kostka z danymi, wyżej jest pracownik, to go oddaję wyżej. No teraz to coś działa, ale... Oh fuck man, ale to zaczyna być paskudne. W sensie, ja to mogę poprzechodzić, tylko... Aha, oni tego nie... Oh fuck man. Teraz to będziecie oddawać, tylko tak, żeby się tam nie rzucać. O, nie rzucacie się do niszczarek!
Brawo! Słucham? Ty głupi cieciu, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj. Dlaczego skończyłeś z tym przedmiotem? Dlaczego go masz w ręku? Dlaczego trzymasz 96, głupia szuma... Dlaczego on trzyma 96? 57 idzie na prawo, bo jest większe. 96 idzie na prawo, bo jest większe. 50 jest równe, idzie na lewo, idzie 6. 4 idzie na lewo, fajnie. 26 idzie na lewo. Robi się zator po prostu chyba i oni się potem gubią. 52 leci. 27 ile się do tego dzwona. Patrzę na ciebie typie, jak znowu coś spierdolisz, to nie wiem kto to spierdoli. Uwielbiam jak kiedyś miałem właśnie jakieś, odkrywałem stare kody. Stary skrypt z tej gry, co tworzę, z tego połączenia SCP i FNAF-a. I wiecie, odkopujesz sobie taki kod kilka lat później i widzisz, robi się takie komendy w programach do programowania, że jeżeli napiszesz dwa ukośniki, to nie jest brane pod uwagę w kodzie i możesz sobie tam opisać, co dana funkcja robi, co to jest, żeby pamiętać, co to robi ten dany zakres kodu. Więc ja, jako że byłem błyskotliwym dzieckiem, to napisałem po prostu, jeżeli coś się spierdoli, to gdzieś tutaj. I to jest zajebiste, jak odczytujesz sobie to tak 2-3 lata później i faktycznie, tam się coś zjebało. Jak na razie rozprowadza wszystko dobrze. Teraz no nie. Ale nie działa w każdym momencie. Dlaczego ten typ osiemy? Dlaczego jest taką głupią bambaryłą? O, jucho. Może po prostu weźmy bez tego dodatkowego oddaj. To nie będzie tego takiego natłoku. To było rozwiązanie. O ja pierdolę. Być może zauważyłeś, że Dębl, więcej twoich rozwiązań nie udało się ukończyć pomyślne zadania podczas losowych testów. Tak, czerwony pasek w teście szybkości oznacza niepowodzenie w wykonaniu twojego programu. Ja nie wierzę, że te odcinki są jakkolwiek... nie wiem, przyjemne do oglądania, że się przy tym nie nudzicie. Nie wierzę, nie mam pojęcia, jak to zmontuję, żeby to było interesujące. Przy tym odcinku siedzę już godzinę, więc nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Come on, dudes! Czy to jest... brygada budżetowa, to było to? To ja to w końcu skończyłem? Ja to skończyłem. Ale... nie zostało to zaliczone? Znaczy się te, co nie zostały zaliczone, się nie świecą po prostu, więc tego zostało zaliczone. Nie wiem. I don't care. Ominęliśmy jedno. Mam dość. Nie! Wo. Dwa odcinki na jedno posiedzenie. To jest chyba wystarczająco. Like... wow, this fucking game, jeżeli przejdę powiedzmy do fazy trzeciej, jeżeli przejdę, będę całkowicie usatysfakcjonowany, ale to wy musicie mi napisać, czy na pewno będzie wam się chciało to oglądać, czy mam sens jakikolwiek to nagrywać, bo nie wiem, czy to będzie ciekawe, just tyle. Tak czy inaczej ja się żegnam, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.